Witam serdecznie. Dzisiaj dukat typu węgierskiego, zwłaszcza naśladownictwo dukata Zygmunta Batorego, władcy Transylwanii w latach 1581-1602. Ciekawy dukat i bardzo rzadki w handlu. Zygmunt Batory, urodzony w 1572 roku, zmarł w 1613 roku, był wojewodą Siedmiogrodu w latach 1581-1586. W imieniu księcia Stefana Batorego, książę Siedmiogrodu w latach 1586-1599 i 1600-1601. Książę Opolski, Raciborski, 1597-1598 oraz syn Krzysztofa Batorego, bratanek Stefana Batorego, czyli syn brata Stefana Batorego. Także warto powiedzieć o Siedmiogródu lub Transylwanii. Kraina historyczna położona w wyżynie Siedmiogrodzkiej w centralnej Rumunii. Większość ludności stanowią Rumunię, ale zamieszkują ten teren także bardzo liczne mniejszości narodowe, przede wszystkim węgierska, saska, czyli niemiecka, seklerska i romska ludność. W pierwszej połowie XVI wieku Węgry zostały rozbite przez Imperium Osmańskie. W 1541 roku Siedmiogród przeszedł pod panowanie tureckie, przyjmując status zależnego księstwa. Jedynie polityka wewnętrzna była w dużej mierze niezależna od Turcji. Pod koniec XVI wieku Zygmunt Batory zmienił politykę na antyturecką. Głównym efektem tej polityki było wymordowanie wszystkich Turków mieszkających w terenie księstwa. Z kolei w 1600 roku Siedmiogród znalazł się pod panowaniem Michała Walecznego. Jednak utworzona pod jego barwem Unia Mołdawii, Włoszczyzny i Siedmiogrodu okazała się bardzo nietrwała i jeszcze w tym samym roku rozpadła się. Siedmiogród powrócił pod panowanie tureckie. Na jednej stronie widzimy herb Węgier, Madonna z dzieciątkiem, napis w otoku Patrona Ungaria i taki krzyżyk kończy ten napis. U dołu widzimy dwie skrzyżowane takie siekiery bojowe, najprawdopodobniej oznaczają mincerza, który wybijał tą monetę. Na drugiej stronie widzimy władcę Zygmunta Batorego, bardzo piękny, który w jednym ręku trzyma takie berło królewskie, a w drugim trzyma, nie znam nazwy tej zbroi, oparte na prawym ramieniu. U dołu widzimy malutki herb, taki jakby lew, kroczący w prawą stronę i napis Mo No Transylwa Ung, czyli ten napis oznacza moneta nowa Transylwanii i Węgier. A z drugiej strony Matka Boska z dzieciątkiem, Madonna z dzieciątkiem, napis Patrona Ungaria, czyli patronka Węgier. Jak wiemy, zawsze Węgry miały taki herb na własnej monecie. Waga tej monety około 3,5 grama. Oczywiście, że wykonana ze złota. W literaturze taka moneta opisana Del Monte 1049, Friedberg 266, Koszyce 2738. Bardzo ciekawa moneta, moim zdaniem.
Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, zostawcie łapkę w górę i podzielcie się filmikiem z innymi. Ale chwilka, nie zmieniajcie jeszcze kanału. W ogóle go nie zmieniajcie. Mamy dla Was kilkaset fajnych filmików do obejrzenia. Wystarczy, że wybierzecie jeden z proponowanych. Miłego oglądania!